No i witam wszystkich w kolejnym odcinku Darksiders 3. Kontynuujemy. Tam gdzie zacząłem, skończyłem. O Jezu, widzę, że już nie będę miał kryształku życia. Suchnie tu śmiercią. Zaufaj mi, 1000 lat temu tkwiliśmy razem w jednym pomieszczeniu. Ona wie, co mówi. Muszę tam spalić tą górkę. Siema. Czym może ci służyć, skromny kupie? To będzie razie... dobra zabawa dla nas obojga. Na razie z towarami to ja sobie zaczekam. Jak znając tą grę, to coś mi wyskoczy na pewno. O, wypadnie. Zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeźdźcze. To nie będę mógł jeszcze tak. Upgrade'ować moją broń, że będzie mogła mieć 3 sloty, a nawet więcej. Siła. Dobra, bo bawiam się w drogę. Enter. Tutaj Y, tu Enter. Nie mogli się zdecydować. No i oczywiście statnie nie działa. Coś tam pewnie. A to są kombosy. Oczywiście escape nie działa. Backspace. Tak, to chyba zmienię. Czy ja muszę tam schodzić? Paraluty jakoś mnie przerażają, że mogą być też przeszkodowe. Albo są miłe. A ja biję. Dobra, nie są miłe. Dobra. No to ale to. Jezu. Nie może podskoczyć, no to no. Coś tu jest. To jest ton. Wydaje mi się, że ten to mam wyjść. No jednak sobie porozwalam jakieś rzeczy, które można robić. Można przydatne przedmioty zyskać, a także idzie, że tak chodzi. Dobra, mi się strasznie spada. Idziemy dalej. To będę mógł to zwalić. Nie. Dobra, wiem, że jesteś słabiutki. Jesteś waleczny, dawaj. Czego nie pilnowałeś? Słabo. Oj. Siedział tam i go nie zaobserwował. Tak. Kurde jest. A, dobra. To nic. Nie? Szynka? Też. Co to jest? Też nic. Zobaczymy na tych, czy mam jakąś opcję inną. Dobra, coś tam parałem, to bardzo. Kemp. Dobra, no to ładnie będę wpadł, dajdę sobie broń. Czy tędy jakoś przejdę?
Tak, nie chcę mi się sprawdzać, czy w tym zjeździe mam prawdę. Na pewno. Tego już znam. Zakryłem go. No ten ponar. Właśnie, nie? Zostałem w Ukrima i szeptem nie robiłem tempę. Zapomniałem. Troszeczkę... Nie zrozumiałem dla mnie, po co jeszcze są te tempy. Mogłoby po prostu samo się rozbijać. Sprzedać ich pewnie nie mogę. Bo mogę. To proszę, że lepiej rozbić mieć te dusze. Pomar. Idziemy dalej. Coś tego mieć? Nie ma podporta? Nic. Dobra, nie. Podłonię. Proszę. O, tu jesteś. Temu przyjdzie w pomocy. Jeszcze nie. I tak wyskoczył za mnie. Tak to jest sensowny ten punkt. Metro. No, nawet lepszy niż w Warszawie. Ej, chciałeś się chyba zapoznać. Kojarzę te sporki z Westona, że my się żywią właśnie tak. Później wybuchają. Tak. Tak. Nie. Gdzie? Podobnie wzór, tak? Na pewno. Tak, tutaj nie była pajęczyna. Przydasz mi się jeszcze? Czy tak nie za bardzo? Panie. Na bramy piekielne! Obserwatorka powinna mieć lepszy wzrok. Z pajączką będziemy musieli bić. Taka powieść taki. Ten widzek. Pan. O, przewaliłem. Dobra. Czy mogę jakoś tak... To się nie zaczepię. Też będę musiał mieć jakieś latanie, albo z drugiej strony się tam... Siema. Na ciebie najlepszym sposobem jest właśnie ten... Jak on spacze. Jezu, jeszcze krzyczy. Dobra, trochę jest was tu za dużo. No leć się. Dobra. Krzyczę, ale nie atakuję. Jezu, jeszcze tamten przeżył. Wiem, że już... Pan. Co to było? Tak. Przetrzymać. O. Żeby to jeszcze... szybko użyć. No. Tutaj bym potrzebował tego portu. Wow. Lenistwo! Z
słyszałam opowieści, ale na żywo wygląda gorzej. Chyba zwymiotuję. Wiesz co? Chyba nie. Chyba, że ten pajączek ten siedzi na tym tronie. To perło dzierży. Tam doskoczyć to nie będę. To, że naprawdę mogę się to zaczepić. Ale próbowałem i się nie da. Nie chcę. Najpierw te kępki. Oczywiście. Mam. No, chciałbym tą spację użyć. Teraz mi przestanie tak. 3, 4, 5, 6. Witaj! To będzie dobra zabawa dla nas obojga. Następny level nie starczy, ale... Jak sobie życzysz? MK... Dobra, siła. Gry. Nie. Przypadkowa. Też słychać, też słychać. Dobra. Na razie... Pewnie tam mam iść. Zobaczmy, jak to się zaprzyjaźni. Tak. O, na razie. Pójdź sobie tak. Czy coś jeszcze mam tutaj do rozwoju? Okay. Lato. Mam nadzieję, że też będą jakieś pistolety, żeby strzelić tego. Nie ma chyba paki. No, chodnie. Czyli tutaj to psio, tam pana, tam potrzebuje przytulającego się. Wybiorę cię. O, tutaj będzie. Będziesz musiał się nauczyć. Najgorszy smród idzie z góry. Jest. Cześć, ty na mnie czekasz? Wow. Czemu nic? To już... Chyba o tym mowa kontrata. Ja to zrobię taki ładny odskok i zaatakuję do tego. Chyba, że jeszcze jakiś inny przykład. Kurde, skąd to słychać? Gdzieś się nawalają, beze mnie. Ciekawe jak tam się dostać, to już w ogóle, no. No to będę mi potrzebował jakichś skrzydeł. Tu mogę się przeprost... Prawie, tak, to też. Mały tunel to znaka, tak dobrze nowa lokalizacja. Takie spowolnienie, żeby mogło się czytać. Kolejny człowiek. Muszę? Może zginąć. Jak tam się czekała, zabiła sporka sama. No i zabiła takiego potworka. Znaczy, że chyba no jest dość mocno. Tam czy z tam?
Ciekawe, czy on sam siebie wybucha, czy muszę nim rzucić? A weźmy to. Czy wybuchł mi w ręku? Dobra. Czułem, że to będzie... to już wygląda jak arena do walki. Wow. Kolum. Jeszcze te robaczki zadają wrażenie. O Jezu. Dawaj, 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 dawaj. No już prawie odskoczyła. Co właśnie znaczy żyć pełnią życia, obserwatorką? Walka z potężnym wrogiem, nawet jeśli zniszczenie go zajmie ci chwilę. Tylko nie zwichnij sobie ramienia, klepiąc się po plecach. A jak zamierzasz zająć się tym, żądna? Nie wiem, automatycznie zwiększa ilość zdrowia zniszczona przez poczyny. Krwi pani? Czyli... czym? No, ktoś miał. Masz jedzonko. Cinaj. Da, nie tą stronę! Zaczęli. Dobra, a jak pisz, cisnę C, to co? O, E. No, to wiesz teraz. Tak. Na nagraniu zobaczę. Masz jeden. Wiesz na to? Nie zwracać się. One by się przydały. Jeszcze na górę mogę zejść. Chciałbym to sprawdzić. Właśnie dusza. Tu jest czerwona. Tańczynka. Tu jest niebieska. To taka niebieskawa. Robaczki, robaczki, robaczki. Chodź. Tutaj. Chodź, tak. Tyle czy dorzucę mi. Ja nie będę musiał tak iść. A jak nie, coś tam jest, no to wróci się. Na ogół zobaczenia. Aha, nie są zabłem. Dobra. No dobra. Nie. Zaraz. Chodź, jeszcze raz. O, proszę. Jest, jest, jest. Chodź. I tutaj. Okej. Okay. Czaję, co by mi trzeba zrobić. Czyli bym musiał mieć chyba dwa stworki. Czyli tam stamtąd bym musiał jedynie otworać. No ty już się podpaliłeś, no dobra. Chodź. Malutki. No chodź. Nie. Tak tu puszczmy. Trzeba pobiec. I jesteśmy. Dobra.
ty sobie piksiesz. To jest chyba... No tak. No dobra. Gdzieś się biją. A... Czyli tam będą się pewnie bić. Tam było. Muzyka dla moich uszu. Poznaj jak parzy niebiańskie owce. To jest ten gniew, tak? Rozczłonkowywać anioły. Każdy musi mieć hobby. Chyba masz jeszcze siłę na mnie? Spróbuję nie bawić się zbyt dobrze. Walcz albo padnij, wiedźmo. O, to dopiero wielka szkoda. Dobra, mogę użyć przeobrażenia. Wow, dobra, nie wiem. Uzyskałem przynajmniej... życie. Jestem twoją zgubą! To nazywać walką? Wydawało mi się, że mam do czynienia... Fałnik muszę zrobić. Dobra. Chciałem zobaczyć, jakie to przeobrażenie. Zagłado! Wzywa cię twoja pani! Jedźmy! Konik! To od razu mogę... Dobra, jest mi jak to nie ma po co używać tego konia. Widać, że aniołki zabiły koni. Wstawaj! Pani! Zabawne, co można sobie przypomnieć między krzykami. Moje rodzeństwo nazywało cię zwykle Tum Tempo. I tak! Im ostrzej walczysz, tym potężniejszy się staje. Rozerwę cię na strzępy! Myślisz, że to ciebie wypełnia złość? Ledwie jej skosztowałaś, miernoto. Więc daj mi się w niej rozsmakować! Okej, w którym momencie go przebiło? Że pleckami to uderzyło? Co chodzi? Zostaliśmy wyrobieni. Wojna. Pozostali działają tu w potężniejsze mocy. Obserwatorko, pomocy. Pani! Coś jest nie tak z tym światem. Subtelny ład został naruszony. Wystąpcie naprzód. Pytam zatem was obu, zarówno anioła, jak i demona. Czy przybyliście tu z własnej, nieprzymuszonej woli? Wymagają tego bowiem zasady wydrążania. Tak, władco podziemi. Ja również, panie. Z tego, co wiem, uczestniczyliście w tej wielkiej wojnie od zarania dziejów.
Jesteście zmęczeni, ale nieśmiertelność uniemożliwia wam ostateczny odpoczynek. Jedynie władca podziemi może wam wręczyć ten bezcenny dar. Końcowe uwolnienie. Wasze dusze nie będą już ustawicznie wykorzystywane na nowo, raz za razem, by walczyć za piekło i niebo. Należą teraz do mnie. I w końcu jesteście wolni! Tchórze! A, zbudziła się nasza porywcza istota. Naiwny pionek Rady Spopielonych. Wiesz chociaż, gdzie się znajdujesz? Wiem doskonale. Zdradził cię ten odór. Podziemia to jeszcze jedno piekło. Zgadza się, ale tylko ja sprawuję w nim rządy. Co im zrobiłeś? Nic, czego sami sobie nie zażyczyli. Na twojej twarzy maluje się niewiedza. Nie jesteś nawet w stanie pojąć prawdziwych konsekwencji tej rzekomej wojny o równowagę. Może powinienem wydrążyć ciebie? Obserwatorka, to jedynie potwierdza to, co już wiedziałem. Jesteś zwykłą marionetką. Rada wykorzystuje cię, by prowadzić swoje niecne intrygi. Wystarczy! W przeciwieństwie do ciebie nie przyszłam tu dla własnej korzyści. Trzeba raz na zawsze wyeliminować 7 grzechów głównych, aby uchronić równowagę, z której drwisz. Nie powstrzymasz mnie. Mówi prawdę, panie. Jest, delikatnie mówiąc, nieustępliwa. Nie liczę się z twoimi słowami. Cuchną kłamstwem. Pokaż swe oddanie równowadze! Aha, czyli byłem teraz z kasiotrupami, tak? Super. No dobrze, dawaj. One padają od innego ciosu. Co to za wyzwanie? Niż sprawdzian bitewny. To demonstracja, jeźdźcu. Rwiesz się do walki. Gotowa smagać batem. Prawdziwa prawość wymaga wnikliwości. Jeśli to był sprawdzian, nie zdałaś go. Odrzucenie nagłego impulsu wymaga innego rodzaju siły. Daruj sobie te mądrości. Znam swoją siłę, a kiedy Rada ją ujrzy, sama będę przewodzić jeźdźcom. 7 zostanie zniszczonych, razem z ich planem stworzenia świata dużo ohydniejszego niż apokalipsa, którą znamy. Dobrze. Zatem przyda ci się to. Esencja płomienia? W jakim celu? Nawet ja zdaję sobie sprawę, że czasem trzeba stanąć po którejś ze stron. Weź tę broń i wiedz, że dokonałem wyboru. Ale uważaj, jeźdźcu. Wszechświat ma bardzo wiele twarzy. Twoje przetrwanie zależy od tego, czego się tu nauczyłaś. Musisz otworzyć oczy i dostrzec znacznie więcej niż to, co spogląda na ciebie z lustra. Dobrze. Czy możemy już iść? Nie tak szybko. Powinniśmy jeszcze omówić sprawę Abraxisa. Abraxisa? Wścibskiego demona. Jeśli Ziemia ma ocaleć, trzeba się z nim rozprawić. Zagraża twojej równowadze. Ktoś musi zatem dostarczyć mi jego duszę. Rozumiem. I ja mam to zrobić. A kto inny? Zastanowię się. Niczego nie obiecuję.
więc precz, jeźdźcze i obserwatorko. A już myślałem, że nie będzie żadnej walki z aniołem i demonem. Bo ich władcy zginęli. Proszę je odpocząć. Ciśnij 5 plus 1, aby aktywować esencję płomienia. Ciśnij prawy, aby wykonać atak płomienia. Przytrzymaj, aby wykonać... 1, 5. Ok. Tak, jedynkę poznać na końcu. Czyli tak, jedynka aktywuje, piątka dezaktywuje. Aha, błąd. To jest atak płomienny. Już lepszy jest dwa. Naładowany. Taki boom. Tak mam taki naładowany. Dobra. Ja w tym momencie zakończę odcinek i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.